A w jaki sposób porównałbyś trenera Heinena do Stefana Antigi, który też z polskimi siatkarzami doszedł do Mistrzostwa Świata? Myślę, że trochę trudno porównywać, bo Stefan wszedł w buty trenera z marszu, od razu na wielki turniej i akurat od razu też wygrany. Vital jest trenerem już kupę lat, więc on ma to doświadczenie trenerskie dużo większe. 4 lata temu zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata, więc on to doświadczenie ma dużo większe, ale pod względem pracy kompletnie, treningi, podejście do ludzi, rozumienie gry, kompletnie inaczej, ciężko to porównywać tych dwóch trenerów. Ty do Stefana Antigi miałeś pretensje, o których mówiłeś bardzo głośno. Przytoczę tutaj jeden cytat. W kadrze indywidualnie straciłem 1,5 roku, ponieważ byłem traktowany przez trenera Antigę jak powietrze. Nie byliście w stanie w tym jego ostatnim okresie dojść do porozumienia? No jak widać nie potrafiliśmy. Mieliśmy rozmowę, na której teoretycznie mieliśmy zakopać ten topór wojenny, ale się nie udało i tak jak powiedziałeś, przytoczyłeś moje słowa, ja straciłem półtora roku, bo tak naprawdę zacząłem grać z powrotem w szóstce w reprezentacji dopiero pod wodzą Ferdinando De Giorgiego, a moim ostatnim turniejem były Mistrzostwa Europy po tym nieszczęsnym Pucharze Świata. Tam z trenerem Antigą poszło o konflikt podczas zmiany, podczas meczu, tak? I wtedy doszło do takiego konfliktu, do spięcia między wami. Byłeś zaskoczony, że on tak długo chował jakąś urazę do ciebie o to? Poszło o coś, co się wydarzyło i to nie było ani, nie wiem, ani w szatni, ani na treningach, gdzie nikt tego nie widział. To może jakby odtwarzając jakieś spotkanie, to można by było to zobaczyć i Ja sam się przyznałem, że moja reakcja była na pewno za gruba. Zbyt emocjonalna. Zbyt emocjonalna, ale też trzeba zrozumieć, że też jesteśmy tylko ludźmi. Jeśli coś się w człowieku trzyma jakiś dłuższy czas, to nagle człowiek eksploduje. A to był taki moment, dziwny moment, bo pamiętam go doskonale, ale to jakby już pomijając to, co się wydarzyło, i najgorsze było w tym to, że nie mogliśmy, ja uważam, że tylko i wyłącznie Stefan nie mógł dojść do porozumienia sam ze sobą, bo mówię, była rozmowa, ja go przeprosiłem za to, jak się zachowałem, on mnie też i mieliśmy zacząć z czystą kartką, która nigdy się nie... Tak naprawdę niektóra nigdy nie była biała, jakbyś, z jego strony. A jakbyś miał wskazać jedną rzecz, co ma Heinen, czego nie miał Antiga? Szczerości. Szczerości. Vital jest szczerą osobą, a Stefan nie. 2 złote medale Mistrzostw Świata. Teraz takim naturalnym celem staje się walka o medal Igrzysk Olimpijskich. Jak ty dzisiaj na 2 lata przed Igrzyskami w Tokio postrzegasz szansę na to, że one zakończą się dla polskiej siatkówki sukcesem w postaci medalu? Teraz wiadomo, że jesteśmy na gorąco tak naprawdę po turnieju Mistrzostw Świata i najłatwiej powiedzieć, że no oczywiście, że idziemy tam w roli faworyta i na pewno będziemy, mam nadzieję, tam pojedziemy w roli faworyta, ale 2 lata sportowe to jest naprawdę szmat czasu. Ja pamiętam, jak po Rio siedzieliśmy z chłopakami w pokoju i mówiliśmy o tym, że coś straciliśmy, że coś z czego już może nigdy więcej nie będziemy mogli wygrać, bo na Igrzyska jest bardzo trudno się dostać. I jeden z zawodników powiedział, że od dzisiaj trenujmy, a spotkamy się w tym składzie za 4 lata. To nie chcę skłamać, ale chyba minął rok, a w drużynie było 6 albo 7 nowych zawodników. W tym momencie nie wiem, czy jeszcze więcej nie jest nowych zawodników, więc nie ma co w ogóle myśleć o tym, co będzie za 2 lata, bo może mnie nie będzie, może nie będzie Bartka Kurka, różnie to może być. Bartek Kurek będzie miał 32 lata za 2 lata. No oczywiście, to też, to też można powiedzieć, że jeżeli Polska awansuje, jeżeli on się znajdzie w kadrze, no to prawdopodobnie to będzie ostatnia szansa dla niego na medal olimpijski. Wszyscy ci zawodnicy w tym momencie najbardziej doświadczeni będą naprawdę w takim wieku idealnym do tego, żeby wygrać. Jeśli będą dobrze przygotowani, to wygrać turniej najważniejszy dla sportowców obok Mistrzostw Świata. Bo doświadczenia nie da się niestety ani kupić, ani załatwić, ani poprosić, ani żeby ktoś kogoś nauczył. Trzeba swoje przeżyć, swoje wygrać, swoje przegrać. I ta drużyna
i ci zawodnicy najbardziej doświadczeni to wszystko mają. No to może być też bardzo ważne z punktu widzenia w ogóle polskiego sportu, historii polskiego sportu, dlatego że ostatni medal na Igrzyskach Olimpijskich w sportach drużynowych Polska zdobyła w 1992 roku. Piłkarska reprezentacja olimpijska Janusza Wójcika. Od tamtego czasu nie ma medalu. 28 lat minie, kiedy będą Igrzyska w Tokio. Ta historia niestety nie jest dla nas jakaś najlepsza. Powinniśmy jako kraj, bo nie jesteśmy małym państwem, trochę częściej niż 128 lat jakiś medal przywozić, a siatkówka czeka jeszcze dłużej, więc naprawdę życzę polskiej siatkówce. Mam nadzieję, że będę w składzie i mam nadzieję, że Polska będzie na igrzyskach, ale życzę dyscyplinie, żebyśmy zdobyli medal jakikolwiek na igrzyskach, bo to będzie naprawdę duże wydarzenie.